nasz Pan jest dobry cały czas. Bóg nasz Pan jest dobry cały czas. Bóg nasz Pan jest dobry cały czas. Bóg nasz Pan jest dobry cały czas. Spotkamy się w niebie. Dobra. Mam się przedstawić Joanna? No dobrze. Postaram się nie śmiać. Nazywam się Joanna Storzek. Od 15 lat jestem związana z misjami. Pierwszy raz byłam na projekcie w Kenii w 1999 roku, a teraz jutro wyjeżdżam do Sudanu Południowego, żeby koordynować projekt, który polega na szkoleniach zawodowych, na przystosowaniu młodzieży do wykonywania prostych zawodów. To jest takie podstawowe szkolenie obejmujące 9 miesięcy szkolenia w zakresie stolarki, mechaniki i innych prostych w miarę zawodów. Pomysł na projekt oczywiście wyszedł od Salezjanów, którzy są naszymi partnerami w Sudanie Południowym. To oni już rok temu prowadzili pierwsze tego typu szkolenia. Widzieli, że rzeczywiście jest to potrzebne i jest to bardzo przydatne, dlatego w tym roku po raz kolejny otworzyli takie szkolenia, zaproponowali nam współpracę i pomoc w finansowaniu. My z kolei zwróciliśmy się do MSZ-u, który przyznał dotację na realizację tego projektu. Tak. Projekt oczywiście nie zakłada ewangelizacji wprost, bezpośredniej. Natomiast dla mnie jest to na pewno, ma on wymiar również misyjny. Bynajmniej nie jadę tam, żeby kogoś nawracać i ewangelizować, ale postaram się i mam nadzieję, że uda mi się to zrealizować świadectwem swojego życia, świadczyć o Chrystusie. Nie mam jakichś specjalnych oczekiwań po tym wyjeździe, natomiast jest to dla mnie taki trochę powrót do serca tego, co robimy w Salezjańskim Wolontariacie Misyjnym, do serca misji, tego prawdziwego spotkania bezpośredniego z drugim człowiekiem na misji, z misjonarzami także, dla których wspieramy. Ponieważ przez lata siedzenia w biurze i tylko przy komputerze trochę zatraca się tą bliskość z misjami, którą kiedyś tam 12 lat temu poczułam, będąc w Kenii. I tak trochę chciałabym odnowić mojego ducha misyjnego, zbliżyć się ponownie do tego, co jest najważniejsze i do serca działalności misyjnej. Amen. Dziękuję.